obserwuje się pewną krzywą i można obserwować tę krzywą już od jakiegoś czasu, że po pierwsze widzowie chodzą na polskie filmy, dwa, coraz więcej nagród dostajemy za granicą, Ida oczywiście, Berlinale. Myślę, że to jest trend po prostu, to jest też zasługa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i tego, że polskie filmy mają wsparcie finansowe i gdzieś tam ta struktura zaczęła funkcjonować i oczywiście z roku na rok widać, że funkcjonuje coraz lepiej. My się bardzo rozwijamy, my dzięki temu na przykład, jaki teraz mamy światło z LA na sukces Idę, też dostajemy różne propozycje. Amerykanie się do nas odzywają, znaczy koło producenci i producenci, co się dzieje u nas na rynku. Mam nadzieję, że to przyniesie nam więcej sukcesów i biznesu, jeśli chodzi o film w Polsce. Trzeba dać szansę jak największej ilości utalentowanych twórców, żeby zrobili filmy. Niestety filmy są dość drogie, w związku z tym, żeby dać szansę, to trzeba mieć pieniądze. I w związku z tym ci wszyscy, którzy finansują polskie kino, mają teraz ten sukces, bo to jest sukces ewidentny, to jest sukces wynikający z tego, że tych pieniędzy po prostu jest więcej, że coraz więcej ośrodków czy instytucji przekonuje się, że warto finansować polskie kino i wtedy przy większej ilości filmów jest większa szansa na to, że talenty pokażą, co potrafią. To wszystko powoduje, że polskie kino po prostu nabrało takiej chyba wagi, takiej ciężkości, że zaczęło się to po prostu toczyć masowo i przebiło się nie tylko w Polsce do widza, ale również i do zagranicznych krytyków, którzy mówią o tym, że polskie kino teraz będzie miało swoje 10 minut, które mam nadzieję, że się przełoży na 20 co najmniej lat.